Panie władzo, szanowny panie ministrze, ma pan do powiedzenia jeszcze przez parę miesięcy to i owo w państwie polskim. Czy sytuacja nie dojrzała do tego, żeby zaproponować Wysokiej Izbie ustawę, która nie punktowo, specjalistycznie zajmowałaby się na przykład minimalizowaniem dewastacji pejzażu przez niemieckie wiatraki do mielenia ptaków, ale ustawy, która zajmowałaby się wszystkimi możliwymi uciążliwościami, które skutkują na przykład obniżeniem wartości nieruchomości i skutkują w niektórych przypadkach dramatem ludzkim, tak jak na przykład odory produkowane przez rozmaite fabryczki, rozmaite biznesy, które są poza zasięgiem polskich służb, polskiej administracji. Ustawa antyodorowa, antyhałasowa, również ujmująca problem ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Ustawa, która broniłaby człowieka. Dziękuję, panie pośle.